Nikt nie spodziewał się tego, że zwierzę nagle złapie dziecko i nim rzuci. Kiedy powód dziwnego zachowania psa wyszedł na jaw, wszyscy byli w szoku. Do czego doszło na tym podwórku? Nie da się ukryć, że Doberman to, które uchodzi za agresywne. Jak wiadomo, psy mają bardzo różne charaktery i wiele zależy od tego, jak traktuje je ich opiekun. Ten czworonóg zaskoczył wszystkich swoim nietypowym zachowaniem. Rzucił dziewczynką przez podwórko. Powód jest szokujący. Zwierzę okazało się nieprzewidywalne to, które potrafi szybko przywiązać się do rodziny. Dzieje się tak, ponieważ czworonogi uwielbiają życie stadne. To właśnie otoczenie bliskich sprawia, że czują się szczęśliwe. Ich oddanie potrafi jednak przybrać nieoczekiwany obrót. Tak właśnie było w przypadku tego Dobermana. Został przygarnięty przez swoją rodzinę. Zwierzę wiele przeszło w swoim życiu. W związku z tym starano się zrobić wszystko, by mógł się poczuć kochanym. Niepokój pojawił się czwartego dnia jego pobytu w domu. Wówczas zaczął dziwnie zachowywać się w towarzystwie małej dziewczynki. Chwycił dziecko i nim rzucił. Zwierzę nosiło imię Khan, zamieszkał z australijską rodziną. Pewnego dnia, podczas zabawy na podwórku, pies zrobił się natarczywy względem dziecka. Mała dziewczynka była przez niego popychana. Gdy jej mama próbowała zainterweniować, Doberman chwycił jej córkę i przerzucił na dalszą część podwórka. Kobieta była w szoku. Wkrótce poznała powód tego agresywnego zachowania. Zaraz po tym, jak rzuciło dzieckiem, pies głośno zaskowyczał. Ewidentnie coś go okropnie zabolało. Okazało się, że został ugryziony przez węża. Khan okazał się psim bohaterem. Teraz sam potrzebował pomocy. Jad węża rozprzestrzeniał się w jego organizmie. Trzeba było szybko działać. 2. Macie konto w PKO BP, PKO, mBanku lub Crédit Agricole? Właśnie wprowadzono zmiany, o których musicie wiedzieć. Opiekunka psa zaniosła go do samochodu i zawiozła do kliniki. Tam podano mu surowice i doszło do siebie. Trzeba przyznać, że ta historia jest pouczająca. Nie warto oceniać po wyglądzie. Z wyglądu mógł wydawać się agresywny, jednak jego serce było przepełnione dobrem. Źródło: